Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam swoich subskrybentów na kanale Tank Models TV oraz widzów, którzy oglądają mój kanał, ale jeszcze nie zasubskrybowali go. Chciałbym ich właśnie zachęcić do tego, żeby kliknęli przycisk Subskrybuj mój kanał i dodatkowo na przykład jeszcze ikonkę dzwonka, aby być powiadamianym o nowościach, jakie prezentuję na moim kanale. Jeszcze raz witam Was, Adam Chodorowski. Moi mili, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować model Karasia od polskiej firmy IBG. Firma ta wydała bardzo dużą serię właśnie modeli samolotu PZL-23 Karaś. I powiem Wam, że na początku dziwiłem, się, czym one się mogą różnić, bo do tej pory znaliśmy tylko model ZTS Plastik Karasia i chyba jeszcze jedna firma wydała. I ten karaś występował tylko w dwóch wersjach. Był to karaś A i karaś B, czyli karaś, który posiadał ten sam kadłub, te same skrzydła, te same golenie, taką samą owiewkę i tak dalej. Różnił się tym, że miał jeden statecznik, właśnie pionowy, tylko jeden statecznik, i następnie miał dwa stateczniki pionowe. I na tym, tak naprawdę, przygoda z Karasiem kończyła się. Mieliśmy po prostu PZL P23, Karaś, wersja A i B. Okazuje się, że w wersji Karasia jest dużo, dużo więcej. Są też wersje eksportowe. Prototypowe, praktycznie z modelu na model były one modyfikowane, miały zmieniane stateczniki, miały zmieniane owiewki, kokpit był zmieniany, wyposażenie Karasia było też zmieniane, przeznaczenie, jak i również, posłuchajcie, były również różne wersje Karasia produkowane również na eksport. Ja dzisiaj zacznę od pierwszego, tak naprawdę modelu Karasia, który został seryjnie wyprodukowany, czyli PZL P23A. Jest to już seria yy, po poprawkach, yy, pierwszy model zamówiony przez Wojsko Polskie w 1935 roku. I wojsko zamówiło sobie wtedy 200 sztuk właśnie PZL 23 a Czyli... Z Prototypowego, prototypowej wersji PZL 23.3. I tak, ten model posiadał, posłuchajcie, będę się tutaj posiłkował monografią PZL Karasia pana Tomasza J. Kopańskiego, którego książkę, właśnie monografię poświęconą Karasiowi, wydało wydawnictwo Stratus. I powiem wam, że po przeczytaniu tej monografii dopiero otworzyły mi się oczy szerzej i na przykład pan Kopański pisze właśnie, że Wojsko Polskie zamówiło 200 sztuk, że był właśnie w tym, w tym dokładnie modelu Karasia silnik Pegasus 2 M2, Produkowane one były na licencji polskich zakładów Skody. Uwaga, polskich zakładów Skody nie były budowane seryjnie w zakładach Bristol w Anglii, przez co nie mogły być dopracowywane i wykazywały liczne ustarki. Tutaj były oczywiście kłopoty z tym silnikami, że na przykład po skompletowaniu kilku samolotów. Dalszy ich montaż wstrzymano. Znowiono zaś w sierpniu 1936 roku po usunięciu najbardziej dokuczliwych braków jednostki napędowej. I wtedy też zamontowano kolejny silnik. Na gotowych już oczywiście od maja karasiach, i przekazano je lotnictwu wojskowemu dopiero we wrześniu. A do końca tego miesiąca, właśnie zgodnie z planem produkcyjnym, PZL zamontował, zmontował 17 samolotów PZL-23A. W październiku z kolei 20. A ostatnie trzy sztuki na początku listopada. Czyli zwróćcie uwagę, że zamówiło Wojsko Polskie 200, a tak naprawdę otrzymało dużo, dużo mniej. Ponieważ no, wykazywał on błędy, szczególnie jeżeli chodzi o posłuchajcie silnik. Więcej informacji na temat właśnie Karasi zdobędziecie w monografii, właśnie. Pana Kopańskiego PZL23 Karaś, wydawnictwa Stratus. I teraz co robimy? Zaglądamy, oczywiście, do pudełka. Tak prezentują się ramki. Kalkomanie mamy instrukcję. i powiem Wam, tu jest duży problem. Dlaczego problem? Ponieważ otwieramy instrukcję, co znajdujemy w instrukcji? W instrukcji nie znajdujemy żadnych informacji o samym modelu. Mamy informacje tak. Że mamy model Karasia, czyli lekkiego bombowca samolotu rozpoznawczego. Ten model to jest 72505, skala 72. Projektantem 3D był pan Przemysław Głogowski. I tutaj IBG w instrukcji dziękuję panu Krzysztofowi Sikorze za wielką pomoc w tworzeniu tego modelu. Następnie znajdujemy informację że znajdziemy tutaj zestaw blaszek kalkomanii przynajmniej widzę tutaj do dwóch jak nie trzech wersji jak i również zestaw blaszek fototrawionych następnie znajdziemy oczywiście tabele z sugerowanymi przez producenta farbami czyli mamy Vallejo Model, RH Take, Life Color, Mister Hobby, AK Interactive Następnie na drugiej stronie wykaz ramek, jaki znajdziemy w, w pudełku. No i popatrzmy sobie, dalej mamy etapy kolejne zalecane przez producenta, jak mamy składać w ogóle sklejać ten model. I oczywiście standardowo, bardzo dobrze zresztą, producent sugeruje nam od y, rozpoczęcia sklejania modelu y, od kabiny, czyli od wewnątrz. I tutaj producent od razu nam pokazuje nie tylko elementy plastikowe, ale tutaj też informuje, że co trzeba jakim kolorem, na przykład, które elementy jaką farbą pomalować. Bo wiadomo, że po sklejeniu całości mogą występować problemy ze szczegółowym pomalowaniem. No i po kolei sobie sklejamy, prawda, wnętrze samolotu. Następnie skrzydła, i tak dalej, i tak dalej. Więcej szczegółów znajdziecie oczywiście w instrukcji modelu. Na samym końcu mamy możliwość wykonania właśnie tutaj podwozia. I właśnie uwaga, tu na opakowaniu widzimy, że mamy Karasia bez zamontowanych osłon goleni podwozia, które były oczywiście stałe w Karasiu. Tu z kolei mamy już pokazane, że możemy zrobić zabudowane właśnie podwozie. Mamy również ciężkie bomby do podczepienia oczywiście pod skrzydła, tak mniej więcej na wysokości kadłuba lub tuż przy nim. I tak patrzę tutaj jeszcze na tą instrukcję. No bo zawsze mnie intrygował właśnie te, no znaczy intrygowało mnie to podwozie. Czy gdzieś mamy tutaj pokazane, na przykład mamy tutaj. Tu mamy gondolę Bombardiera i strzelca tylnego, obserwatora. No i tu mamy od razu pokazane, posłuchajcie, golenie. E, a gdzie ta wersja goleni bez osłon? Bo tu mamy już osłony, dwa elementy plus koło. Chciałbym zrobić elementy właśnie tak jak są na, posłuchajcie, pudełku. I co tutaj mamy dodatkowo jeszcze? Na ostatniej stronie mamy PZL Karaś ze szkoły Podchorążyk Lotnictwa w Dęblinie, wrzesień 1939 rok. I trochę się rozczarowałem, bo myślałem, że będzie więcej tego. A tu mamy model, który jest darem od społeczeństwa. I myślałem, że będzie więcej wersji, w sensie możliwości oznaczenia. A tu mamy, no oczywiście, wiadomo, że to już 4 lata, 5-3 lata dokładnie od rozpoczęcia produkcji minęły. Ale w, w, myślałem, że będzie troszeczkę więcej możliwości oznaczenia. No cóż, mamy tyle. W każdym razie mamy tutaj, w każdym razie możemy sobie z, zrobić właśnie oznaczenia. I teraz tak. Tutaj mamy użyj kalkomanii 18, 19, 20, 21, 22 dla malowania z 1939 roku lub, no właśnie, 4, 7, 8, 9 dla wcześniejszych, czyli przed kampanią wrześniową. Inaczej, przepraszam, błąd, przed rozpoczęciem wojny obronnej yy, yy, Polski. I co dalej? Dalej będziemy sobie oglądać, bardzo ładnie wykonano, posłuchajcie kalkomanie. Tutaj wiemy doskonale, że niektóre szachownice nie są w pełni czerwono-białe, tylko mają te od spodu zawsze białe pole, jest wyszarzone. Mamy wszystkie tutaj oznaczenia. E, mamy też kalkomanie na y, 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 tutaj radiostację. Deskę rozdzielczą mamy. Kokpit pilotu, w kokpicie pilota. No, tutaj mamy też oznaczenia. Tu jest oczywiście również napis, że jest to DAR. Może będzie widoczny, bo jest maluń, maleń, maleńki on. I to jest właśnie kalkomania do zestawu y, tylko i wyłącznie tego, czyli 505. Producentem oczywiście kalkomanii jest firma Techmod. No powiem wam nieźle. Udało się. No i tak prezentuje się oszklenie. No powiem Wam, bardzo ładnie są wy wykonane. No, szkoda tylko, że nie można otworzyć kabiny pilota. Jest ona na Amen zamknięta, ale w pewnym sensie też się rozumiem. Mamy również reflektory. Mamy wszystkie elementy szyby. Tu mamy do gondoli nie bardzo ładnie wykonane elementy. Jeżeli chodzi o przezroczystość, no to jest to wszystko super zrobione. Nie załamują żadnego światła. Biorę teraz do ręki kolejną torebkę z elementami. Oglądamy dalej, jak wygląda sam Karaś. Ja tego w późniejszym czasie postaram się pokazać Wam... A, Heller był producentem właśnie, był ZTS Plastik. Heller produkował model właśnie Karasia. Proszę bardzo. Osłony Goleni podwozia. No, powiem bardzo ładnie są wykonane. Tu mamy częściowe osłony, gdzie są reflektory. No tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj mamy specjalną taką tkanina była, gdzie były koła właśnie metalem osłonięte. Następnie szły te osłony tutaj, czyli to. W tym był zamontowany reflektor, a tu mamy specjalny taki materiał brezentowy, który powodował, że teleskop mógł się chować, że była amortyzacja. Nie było to jednolite. To trzeba zwrócić uwagę, że to jest prezent. Miał on inny odcień podczas malowania, trzeba zastosować aniżeli malowany metal, jakim on były osłonięte koła, czy też właśnie tutaj na górze golenie yy, podwozia. Tu mamy bombę. Stateczniki. Od drugiej strony mamy. Widok. I tu trzeba zauważyć, że właśnie jest to ramka C, która jest dedykowana do tej wersji e, Karasia. Elementy naprawdę bardzo ładnie wykonane, czysto, bez żadnych zapadnięć. Nic tylko sklejać. Tu mamy gondolę, właśnie tą od spodu, którą montujemy w Karasiu. I kolejny zestaw ramek, no powiem wam, otworzenie tych torebek. I to jest ramka, która jest oznaczona jako B. Tu mamy kadłub, który różni się od pozostałych wersji. Zaraz zajrzymy od drugiej strony. Linie podziału oczywiście są wklęsłe. Tu mamy częściowo pokazaną właśnie e, wyposażenie e, wnętrza, jak i również stelaż częściowo, który jest widoczny przez oszklenie. Tu tak samo część wyposażenia samolotu i stelaż. No, tutaj mamy dla tego modelu skrzydło, śmigło, odpowiednie, kolejny element uzbrojenia, części silnika, wnętrza kabiny, koła. Niestety ten zestaw nie posiada naklejek do maskowania kabin, owiewek, czyli elementów przezroczystych, tak zwanych kalek. Mask, masek, przepraszam, masek, którymi osłaniamy te elementy na szybiach, na przezroczystych elementach do danego modelu, które mają być niezamalowane. No i tutaj mamy skrzydła, wszystkie elementy. Powiem że no naprawdę jest przepięknie ten model zrobiony, linie podziałów są wklęsłe. Mamy elementy tak samo zaznaczone łączenia, jak i również powiedzmy miejsca stopnia, tak? od której strony, na przykład tu jest wzmocnione skrzydło dla członków załogi Karasia, które było po tej stronie, ponieważ szyba otwierała się podobnie jak w Messerschmitte na prawą stronę i wejście było od lewej. Powiedzmy, że mamy ten silnik Pegasa 2. Rura wydechowa, kolejne elementy wnętrza, druga strona skrzydeł. Przepięknie jest to wykonane, powiem wam. Dlaczego jeszcze tego modelu nie skleiłem? Elementy yy, goleni i powiem wam, ach właśnie, właśnie, I zwróciłem na to uwagi. Na poprzedniej ramce B, tu są właśnie golenia. I te nie możemy też zrobić właśnie podwozie możemy zrobić odkryte, tak jak jest na artboxie opakowania. Czyli na ilustracji. Czyli zakładamy tylko elementy z ramki posłuchajcie f, czyli T. Tu mamy ramkę F, ale powiem Wam, że mamy ramkę H i teraz jestem trochę głupi, bo czy one się czymś różnią? Bo może być różnica w wersji. I proszę bardzo, są różnice. Tak wygląda ramka F. Tak. A tu widzimy różnicę, i którą my mamy wykorzystać, jeżeli chodzi o wersję 23A, bo może się okazać, że tamto podwozie i tu nie ma wskazanego. Więc musimy się wzorować, wziąć wtedy. Tu mamy takie podwozie, czyli my używamy, bo proszę zwrócić uwagę na to, to jest tylko pojedyncze egzemplarze, i to samo tu mamy kolejne wersje. I my używamy w takim razie z tego wynika elementów z ramki H, nie F, czyli tych. Bo jeżeli mamy, logicznie myśląc, tak się czasami zdarza. Jedna część goleni zakrytych, druga część goleni zakrytych, i mamy wtedy ten element, a tu mamy na tej ramce te golenie w ten sposób czyli robimy odkryte, czego nie ma w instrukcji, to w tym momencie tych nie wykorzystujemy, no bo tu mamy tak parami dobrane, tak, w ten sposób, a tu nie ma tego, tego elementu, właśnie. I my do wersji 23a używamy ramki H. Ponieważ w instrukcji są tylko z osłonami. Mój mili, mam nadzieję, że coś podobało Wam się. Mam nadzieję, że tutaj teraz osoby, które to sklejały, zaczną się zastanawiać, które podwozie wkleili czyli osłonę. No zobaczymy, jak to będzie. E, czy zauważyliście to? Podzielcie się swoimi uwagami. Nie wiedziałem do tej pory o tym powiem, a myślałem, że będą po prostu odpowiednie części, a tu mamy dwie wersje. E, z mojej strony to wszystko. Pamiętajcie o subowaniu mojego kanału, pamiętajcie o lajkowaniu. Bardzo proszę też o komentarze. Im więcej subów mojego kanału, tym będę mogła bardziej rozwijać, jak i również prowadzić streamy. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia. Wieczoru. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam swoich subskrybentów oczywiście również telewidzów mojego kanału. Cześć, trzymajcie się.